Kiedy Bóg stwarzał świat, wszystko, co uczynił, było dobre. Zwłaszcza dobry był człowiek, ponieważ wyobrażał samego Stwórcę. Wierni Bogu przestrzegali Jego praw, natomiast ci, którzy je łamali, przechodzili na stronę drugą, lewą. Wśród wielu zdarzeń, które nastąpiły w wyniku podszeptów Boga, pojawiły się podszepty szatana. Zerwij zakazany owoc, zabij Abla. Cudzołóż, grzesz, nie ma Boga. Dzisiaj potomkowie Adama, jak on sam, poddawani są promieniowaniu miłości Boga. Ja zaś serdeczny palec z najwyższą swoją kultu w jego sprawie. Jestem naród. Naród o wielkich bogactwach. Moje bogactwa to mądrość. Moje bogactwa to ogromne zasoby energii. Ogromne zasoby woli. No i przede wszystkim jestem bardzo szczęśliwy. Jestem wolny naród. Jestem bardzo wolny naród. Ale wszystkie części mojego ciała są wspaniałe, piękne, dobre. No i wszystkie części ciała ze sobą wspaniale współpracują. Ale od jakiegoś czasu nazywają się prawica i lewica. A na czele tych sił stoi głowa państwa. No i te obce siły nie dają mi wszystkich moich zasobów rozwijać. Nie dają mi wszystkich moich energii rozwinąć. A co najgorsze, to moja wola jest ograniczona. Spróbujmy się dowiedzieć, dlaczego? Hey!
proszę przestać! Naród! Roboty! Palec wskazujący dokonam wielkich spraw, żeby lud ucząco pracujący korzystał ze swych praw. Ja, paluszek środkowy, użyję wszelkiej mocy, żeby lud przypadkowy doczekał Wielkanocy. Ja zaś, serdeczny palec z najwyższą swą kulturą o sprawie, by nawet malec nie popisywał się brawurą. Malutki paluszek, to ja. Na do kasy stróż. Pilnuję jak to i to ja. By skarbiec nie świecił pustką. Cóż. Prawica! 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 Co nie dzieje? Dzień dobry. Sprawiedliwie odmierzę wam, choć niesprawiedliwy nie wam język kobry. O swoją księżę nie dynie dbam. Wskazując, dzień dobry. Sprawiedliwie odmierzę wam, choć niesprawiedliwy... Witam. Palec środkowy lewej ręki. Za granicami się ustawiam, aby krajowe zwyciężyć udręki. Czystym językiem naród wybawiam. Witam. Dzień dobry Państwu. Serdeczny palec. Cóż mogę rzec? Nie znam się wcale na gospodarce, jednak do celu muszę biec, by sprostać światowej marce. Moja godność to mały palec. Co rano pługiem wychodzę w pole i czy pilniutki jestem, czy nie palec, zawsze mam niewdzięczną rolę. Szanowni Państwo, wszyscy ministrowie dobre chęci mają, ale od narodu środki wyciągają. Naród dałby może więcej z siebie, ale żyć nie może o wodzie i chlebie. Więc słuchajcie, ministrowie drodzy, spróbujcie czasem być ubodzy, głupi, słabi, ślepi i pijani, bierni. Może zrozumiecie, że prawi i lewi powinni być tym ludziom wierni. Dobre serce, uczciwa praca to coś, co każdemu popłaca, a więc z prawa oraz z lewa wszyscy. Pijmy brawo życiu w rytm serca właściwy, żeby naród, a z nimi i my, był na wieki żywy. Prawa ręka, lewa ręka, mam je dwie. Wcale nic nie mogę zrobić tak, jak chcę. Prawa ręka, lewa ręka, mam je dwie. Robię wszystko prostu, prostu tak, jak chcę. A sprawiedliwi usiądą po prawicy Boga, kiedy ten ustawi swój tron na sąd i osądzi każdego według jego uczynków. Zna Bóg tych, którzy są jego. Subskrybuj, daj łapkę w górę, a w komentarzu napisz, za kogo trzymasz kciuki.